Dzień dobry, omówię rozwiązanie zadania szafa. W zadaniu szafa dowiadujemy się, że Błażej kupił szafę. Ta szafa ma drzwi znajdujące się na trzech szynach: zewnętrznej, środkowej oraz wewnętrznej. Drzwi na każdej z tych szyn są tego samego koloru, natomiast drzwi będące na różnych szynach są różnego koloru. Wiemy, że na szynie zewnętrznej znajduje się dokładnie A drzwi o szerokości 1 metra. Na szynie środkowej znajduje się B drzwi o szerokości 1 metra. Natomiast na szynie wewnętrznej znajduje się C drzwi o szerokości 1 metra. Szerokość całej szafy wynosi N. Wszystkie wartości podane na wejściu są nie większe niż 1000. Szafę uznajemy za zamkniętą, jeżeli nie widać jej wnętrza. Naszym zadaniem jest powiedzieć, na ile sposobów możemy pozamykać tę szafę, tak aby ona była po prostu zamknięta, czyli nie było widać jej wnętrza. No to tak, wiemy, że na pewno będzie widać wszystkie drzwi znajdujące się na szynie zewnętrznej. Czyli mamy N miejsc, a A drzwi. Więc wybieramy na N po A sposobów tego, jak będą rozmieszczone drzwi na szynie zewnętrznej. No i przechodzimy dalej. Teraz będziemy się zastanawiali, ile jest drzwi, które są widoczne i znajdują się na szynie środkowej. No to tak, na pewno musi być ich dodatnia ilość, więc nie może być ich więcej, nie może być ich mniej niż 0. Następnie musi być ich przynajmniej tyle, żeby cała szafa była zamknięta, czyli rozpatrujemy taki skrajny przypadek, że bierzemy wszystkie drzwi z szyny zewnętrznej i wewnętrznej, no i pozostaje nam N minus A minus C drzwi na tej szynie środkowej. No i ostatnia sytuacja jest taka, że może się zdarzyć tak, że drzwi na szynie środkowej jest więcej niż drzwi na szynie zewnętrznej, i po prostu pewne drzwi zostaną nie zasłonięte przez te drzwi z szyny zewnętrznej, czyli ich będzie B minus A. No a ile może być maksymalnie takich drzwi? Na pewno nie będzie ich więcej niż B, no bo B to jest liczba drzwi znajdujących się na szynie środkowej, ani nie będzie ich więcej niż N minus A. No i dla każdego takiego przypadku, czyli dla każdego takiego i, czyli liczby drzwi znajdujących się na szynie środkowej, liczymy, na ile sposobów możemy je ustawić. Pozostało nam N minus A miejsc, no bo A drzwi już widać, i na tych miejscach wybieramy te, na których będą znajdowały się drzwi z szyny środkowej. Pozostałe miejsca oczywiście są widoczne, na pozostałych miejscach widoczne są drzwi z szyny środkowej. No i musimy się jeszcze zastanowić, jak policzyć ten dwumian Newtona. Ponieważ limity są rzędu do 1000, to możemy wcześniej sobie stablicować wszystkie wyniki. No i dynamicznie policzymy wszystkie wyniki, korzystając z takiego wzoru, że n po k to jest n minus 1 po k minus 1 plus n minus 1 po k. No i jak wygenerować naszą tablicę? Jeżeli n jest równe k, to oczywiście tam jest 1. Jeżeli k jest równe 0, to też tam jest 1. A pozostałe wyniki liczymy za pomocą tego wzoru. Dla przykładu, ta dwójka to jest suma tych dwóch liczb. Ta trójka to jest suma tych dwóch liczb. Dziękuję bardzo.